panem Bogdanem Kalusem, kibicem, spikerem chorzowskiego ruchu i aktorem. Jak się zaczęła pana przygoda z chorzowskim ruchem? Zaczęła się w bardzo prosty sposób. Jak miałem 3 lata, ojciec mnie zabrał na mecz. To było w 1968 roku. Szczerze mówiąc, nie pamiętam przeciwko komu to był mecz. Potem takie mecze, które pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to był mecz z Ajaxem słynny. A ten Piechniczek zdobył gola na Cichej. Tak, wtedy Johan Król wyleciał za czerwoną kartkę. Tak jest, dokładnie tak. Tak jest, zawsze na Jurku Wyrobku, świętej pamięci oczywiście. I potem gdzieś tam ojciec mój, który był uzdrowiony plastycznie, zrobił mi taki pamiętnik, zawsze rysując, malując w zasadzie herb drużyny przyjezdnej, niezależnie czy to była, nie wiem, CSKA Moskwa, czy nie wiem, kurczę, Sząbrzą Wielki Beton. I wkładał mnie przez małe okno do szatni gości, żeby zbierać autografy. I takich wizyt w szatniach, w tej szatni gości odbyłem kilka. Potem cóż, no mój ojciec też był spikerem na ruchu w latach 70. Został zwolniony po meczu bodaj z... To był mecz, no w tej chwili można powiedzieć Ligi Mistrzów, z niemieckim Wuppertalem, kiedy po prostu pozwolił sobie na czytanie 4-1 ruchu, tak, chyba tak, w pierwszym tak, meczu, a w rewanżu 5-4 wygrali Niemcy. Niemcy, tak, i to była nie tak, jak to mówił któryś z piłkarzy Widzewa, że oni byli pierwszymi, którzy wyeliminowali niemiecką, zachodnią niemiecką drużynę z pucharów, czyli tam z pucharów się mężczyzn, pierwszy był ruch właśnie wtedy, w tym 74 to było, albo 5 roku, nie pamiętam dokładnie. A wyleciał, że tak powiem, z posady, dlatego że czytał nazwiska zawodników niemieckich z niemieckim akcentem, a nie czytał Krümer, a nie Kremer na przykład. No i tam się zaczęły takie niesnaski. No, no i tyle, no i potem już poszło, nie? Panie Bogdanie, pan był pomocny, bo kiedyś na Facebooku właśnie podjąłem temat, sam zresztą mam kurs spikera na mecze trzeciej, czwartej ligi klas niższych robiony w Związku Piłki Nożnej i podjąłem taki temat właśnie ludzi, którzy mówią do tego mikrofonu. Ja pamiętam ludzi, którzy bawili się w spikerkę, Andrzeja Zydrowicza, później bliższe właśnie nam czasy panie Bogdanie, czy Kuby Kurzej, czy obecnego rzecznika prasowego ruchu Tomka Ferenca. No trochę tych ludzi przez ten okres czasu się przewinęło i pan byłby mi pomocny przy uzupełnieniu tych faktów, jacy to ludzie mówili. Przede mną był Rafał Zaręba, obecny naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Chorzowie, a wtedy, kiedy pełnił to stanowisko, był dziennikarzem katowickiego sportu. Rafał Zaręba, który był spikerem przez parę ładnych lat, ja go, że tak powiem, zastąpiłem w kabince w momencie, kiedy Rafał Zaręba w 90, chyba to był 7 rok, wyjechał służbowo jako dziennikarz sportu na Mistrzostwa Świata w hokeju. I po prostu nie miał kto prowadzić meczu. No i gdzieś tam się z Krystian Rolada, ówczesny prezes, zwrócił się do mnie z taką propozycją i wsiadłem do tej kabinki tam na parę lat. Wiem, że przed Rafałem Zarębą, tylko nie wiem jak dalece przed, w latach 80. spikerem był pan Błądka. Nie pamiętam jak na imię, to był ojciec mojego kolegi, myśmy z synem pana Płonki chodzili razem do podstawówki, do równoległych klas, do 18. A kto jeszcze był w międzyczasie, tak zwanym, tak jak mówię, w latach 70. był mój ojciec spikerem, to było, nie wiem, 73, 75 czy jakoś tak. Tak,
miał wszystko poświęcone karierze Gerarda Cieślika. W tym filmie młodego Gerarda Cieślika gra Krzysztof Warzycha, jest tam Waldemar Fornalik w roli ucznia szkoły sportowej numer 21 w Chorzowie. I w tle jest właśnie pokazany mecz ruchu z Łzemą. Również tam się przewija głos komentarza, głos speakera. Ruch wtedy wygrał 1-0 po golu Albina Wyry jesienią 1977 roku za trenerskie kadencje świętej pamięci Teodora Wieczorka. Ja pana pamiętam, panie Bogdanie, chociażby jeszcze z takiego meczu drugoligowego Ruch Korona Kielce. Wtedy pan prowadził spikerkę na boisku i trochę tak cenzuralny może mniej parlamentarny sposób pan się wyrażał o pracy sędziego. Pan został wtedy chyba odsunięty, nie? Tak, to prawda. Ponieważ ja widzisz, stojąc na tej murawie, widziałem, co się dzieje na boisku, ale to tam geneza była znacznie wcześniej, bo wchodząc do kabiny przed meczem nie było muzyki, która była zawsze przed meczem puszczana, kiedy zawodnicy się rozgrzewali, ponieważ pracownicy Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu postanowili w ten sposób zastrajkować, bo nie dostawali pieniędzy za swoją pracę, za to, że podłączali ten sprzęt, rozwieszali te nasze przenośni, te mikrofony i te inne rzeczy, i poprosiłem ich, żeby no, nie chcieli mi dać mikrofonu. Ja obiecałem im, że zejdę na dół i po prostu z murawy powiem, co sądzę o polityce klubu wtedy, bo to głównie chodziło o to. I wtedy piłkarze nie dostawali pieniędzy, nikt nie dostawał pieniędzy wtedy w tym klubie. A ja wspomnę tylko, że Ruch wtedy wygrał 3-1 i to były czasy, kiedy piłkarzom brakowało na zimną wodę, nie było zimnej wody, nie było... Na wszystko, na wszystko brakowało. Ruch rozgrywał chyba ten mecz o godzinie 11. 13, o 13. O 13. Doskonale pamiętam, że to było o 13. No i się zaczęło wtedy. A potem jak Korona Kielce, która szła od zwycięstwa do zwycięstwa w nie do końca czysty sposób, wszyscy o tym wiedzieli, znaczy była to tajemnica Poliszynela. I ja, mając wyłączony mikrofon, wstałem do sędziego technicznego i pozwalałem sobie na głośne uwagi, że tu się sędzia pomylił, że tu aut powinien być w drugą stronę, i ten sędzia techniczny mówi: panie, przestań pan tutaj, bo pana usunę. Ja mówię: dalej, przecież ja tego nie mówię publicznie. No i w pewnym momencie pan sędzia techniczny usunął mnie, że tak powiem, ze swojego stanowiska pracy. No i włączyłem mikrofon, no i powiedziałem, że pamiętam dokładnie słowo w słowo, co powiedziałem, że mam tu gdzieś, co zrobi PZPN, ale powiem państwu, że to, co robią polscy sędziowie, to jest skandal. No i wtedy oczywiście cała publiczność zaczęła skandować słynną przyśpiewkę o PZPN-ie. Krzysiek Hermanowicz, który był wtedy szefem obrony, dostał polecenie, żeby mi zabrać mikrofon, tam kto inny mecz dokończył, ale za to tuż po meczu wygranym, tak jak pan powiedział, 4-1. Ja zostałem wciągnięty przez trenera Wyrobka i przez zawodników do szatni. I wtedy trener Wyrobek powiedział, że 30% tego zwycięstwa to moje zachowanie przedmeczowe, bo to dodało skrzydeł zawodnikom. Ja wspomnę, że wtedy w ataku Ruchu brylowali jeszcze Bizak i Mario, czyli Krzysztof tak. I Mario Świetła. To prawda, i zresztą przepiękną bramkę strzelił Dawid bardzo z rzutu wolnego, to też pamiętam. Urodzony zresztą w Świętokłowicach. Pan się urodził w Chorzowie, ale pana młodość wiąże się ze Świętokłowicami. Nie, ja nigdy nie mieszkałem w Świętokłowicach. Jedynie co mnie łączyło ze Świętokłowicami, to była parafia ewangelicka Rusmusy, której byłem, że tak powiem, wiernym, bo ja jestem protestantem, czyli ewangelikiem, i Chorzów Batory należał do parafii w Świętokłowicach, więc to są moje... A szkoła? Nie, to wszystko Chorzów ze Świętokłowic, absolutnie nie. No bo ja
pamiętam, tutaj mam chyba takiego wspólnego znajomego Krzysztofa Cofałę, którego tutaj serdecznie pozdrawiam. Tak, pamiętam. I on mi pisał, że pan miał taki przydomek O. Tak jest, oczywiście. I ja pamiętam taki mecz w Kotle Czarownic. Wtedy grała reprezentacja Śląska z reprezentacją Gwiazd. Ten mecz był przed Mistrzostwami Świata w 1982 roku. I pan wtedy prowadził ten doping u góry sektora, bodajże sektor 28-29. Przypomina sobie pan? Szczerze mówiąc, nigdy nie prowadziłem. To nieprawda jest. Nie prowadziłem nigdy dopingu, zwłaszcza na tego typu mecz. No, ale to był taki mecz. Wiem, że chyba kojarzyłem pana z tego okresu. Być może, natomiast na pewno nie byłem osobą, która prowadziła doping, bo ja raczej jak chodziłem na mecze ruchu od dziecka, to raczej chodziłem, zasiadłem na trybunie dolnej, chociaż był taki moment, kiedy siedziało na kabinie na łuku tak zwanym, czyli tam, gdzie w tej chwili to jest 10 chyba sektor, bo tam przez długie lata była, że tak powiem, najbardziej grupa zagorzałych kibiców, ale to były lata 70, końcówka lat 70, kiedy Ruch zdobywał 13 tytuł w 79 roku. Ale to tam z kolegami żeśmy chodzili, natomiast ja byłem za młody wtedy, bo ja wtedy miałem 14-15 lat, więc to tak nie mogło być, a wtedy poza tym od prowadzenia dopingu to byli koledzy z Mikołowa. Ale pana taka anegdota wiąże się z tym zdobyciem ostatniego tytułu mistrza Polski, z tym meczem uznawanym za milowy krok w tym tytule. Ja mówię o meczu Zabrzu. Zabrzu? Tak. Pan wtedy miał zdolności biegowe. Oj tak. To miałem tak dość szybko opuściłem stadion. No tak, to myśmy, bo tam nie można było kupić biletów na ten mecz, a ja sobie pracowałem w kabarecie Derkasz, nieistniejącym już dawno. Myśmy w trójkę poszli na ten mecz, niestety nie można było wejść na główną trybunę pomimo naszych koneksji z telewizją Katowice, bo przecież my prowadziliśmy wtedy program taki kabaretowy z telewizji Katowice, ale udało nam się po prostu dostać bilety na normalny sektor. On był po lewej stronie trybuny głównej stadionu Zabrzu i kiedy Waldek Fornalik na 2 minuty przed końcem sfaulował Ryszarda Cyronia i sędzia już polu karnym i sędzia odpisał 11, na cały głos udało mu się powiedzieć, bo widziałem, że tam ani Janek Urban, ani Kobornicki, ani że oni nie chcą strzelać tego karnego, nikt nie chce wziąć na siebie ten ciężar odpowiedzialności. No i wziął to Ryszard Cyroń faulowany, a wiadomo, że raczej faulowani zawodnicy nie strzelają karnych. I wypsknęło mi się, powiedzmy, na cały głos, że on go nie strzeli. I w tym momencie wstał przede mną siedział facet, wstał, no był dużym panem. I powiedział mi, jak go nie wdupi, to lepiej bidej. No i tak widziałem, że piłka leci tam, gdzie już jest Rysiek Kochni, czyli to nie miałem innego wyboru. A gitarzysta nasz kabaretowy mieszkał niedaleko stadionu Górnika, także bardzo szybciutko znalazłem się w jego mieszkaniu, tak. To prawda. Ale to efekt finalny był taki, zresztą śmiejemy się. Zresztą nawet na beneficjant Antka Piechiska rozmawialiśmy o tym karnym właśnie i z Waldkiem Fornalikiem i z Jankiem Urbanem. Bo obydwaj tam byli, nie? Panie Bogdanie, jak pan teraz mieszka w Warszawie? Jest pan aktorem teatru 6 piętro, tak? Nie, Kapitol. Kapitol. Jak z perspektywy Warszawy postrzega pan to, co dzieje się obecnie w ruchu? Ruch awansował do Fortuna pierwszej ligi.
pytanie tylko, czy miasto na to stać? Miasto albo potężnego sponsora, bo niestety w tej chwili piłka nożna to są duże pieniądze. Ja oczywiście zawsze cytuję przy takich sytuacjach słowa pana Kazimierza Górskiego, który powiedział kiedyś, że gdyby pieniądze grały w piłkę, to co 4 lata mistrzem świata byłaby Arabia Saudyjska. Na szczęście tak nie jest, ale jednakowo w naszej rzeczywistości pieniądze są bardzo, bardzo potrzebne. I stadion. Póki tego nie będzie w Chorzowie, to moim zdaniem Ekstraklasa w Chorzowie nie zawita. I takim górnym szczytem możliwości będzie pierwsza liga. Super, że w 2 lata, bo po prostu ten ruch powrotny nastąpił, bo ja się bałem, szczerze mówiąc, 3 lata temu przed rozpoczęciem sezonu trzecioligowego, czy ruch w ogóle będzie dalej istniał, tak? Bo już była taka sytuacja, że też nie było na nic. Ale gdzieś to Seweryn z grupą współpracowników poskładał wszystko tak, jak trzeba, poskładał te klocki. Szkoda, że tymi klockami się nie chcą bawić władze miasta, które tylko mydlą ludziom oczy, zawsze jak są wybory, że będziemy stadion ruchu budować, a ja powiem tak, pierwsze wzmianki o tym, że będzie miał ruch nowy stadion, to były w 79 roku po 14 tytule Mistrza Polski, bo poszliśmy z klasą moją szkoły podstawowej do muzeum w Chorzowie i tam była makieta stadionu ruchu. Był taki pomysł, że ruch na 2 lata przeniesie się na Skałkę, bo wtedy tam był wybudowany nowy stadion na Skałce i będzie grał 2 lata na Skałce, a w tym czasie będzie budowany nowy stadion. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. I jak to się skończy, też podejrzewam, że wszyscy wiemy, bo po prostu nie wierzę już, że zacytuję Tomka Lipińskiego, nie wierzę politykom, niezależnie od tego, z której są, że tak powiem, nacji i strony barykady. I to jest tylko takie mięso armatnie i kiełbasa wyborcza rzucana, że będziemy budować nowy stadion. Otóż nie. Nie będziemy budować nowego stadionu, póki się coś nie zmieni. Albo nie przyjdzie jakiś bogaty sponsor i nie wiem, sam wybuduje, jak pan Hoffenheim w Niemczech, gdzie w Szczerym Polu wybudował stadion, bo tam są takie po prostu przepisy, albo niestety będzie grać na stadionie śląskim, co jest dla mnie jakby niezgodne z naturą kibica ruchu, no bo ruchowi nigdy na Śląskim nie szło najlepiej, no może z wyjątkiem derbowego pierwszego meczu z Górnikiem 3-2 dawno temu, kiedy zresztą ten mecz prowadziłem, w 2008 roku bodajże. Poza tym no, granie na stadionie, który ma 55 tysięcy miejsc, nawet jeżeli by przyszło na każdy mecz roku 30 tysięcy, to jest połowa stadionu. Jak wyglądają stadiony duże, wybudowane nie wiadomo po co, znaczy wiadomo na euro, ale nie wiadomo dlaczego we Wrocławiu, gdzie jest stadion piękny na 44 tysiące, a tam jak jest 10 tysięcy, to jest max. To samo powiedzmy no, w Gdańsku jest trochę lepiej pod tym względem. No więc słabo wyglądają takie stadiony. Ja z mojej perspektywy aktora wiem, że lepiej się gra w mniejszej sali, która jest wypełniona do ostatniego miejsca, niż w cudownej, pięknej, dużej sali, gdzie przychodzi nawet może więcej osób, ale ci ludzie się po prostu gubią w tych tysiącach krzeseł. I moim zdaniem, jeżeli nie będzie stadionu i nie będzie naprawdę bardzo, bardzo solidnych podstaw finansowych, a tutaj na razie ja nie widzę, żeby sponsorzy się pchali drzwiami, oknami do tego klubu, to moim zdaniem Ekstraklasy nie będzie. Bardzo żałuję, że niestety mogę mieć rację, bo z rozpędu awansowaliśmy o 2 klasy wyżej w ciągu 2 lat, super, kapitalnie. Teraz pytanie, co będzie dalej. Niestety obawiam się, że taka inicjatywa jak Czarny Marsz, który się odbył w niedzielę, to jest trochę za mało, żeby ruszyć, nie wiem, kogoś. Jesteśmy jeszcze póki co w Unii Europejskiej, można jakieś środki unijne pożyczyć na niewielki procent. Coś można wykombinować, naprawdę. Ten stadion powstał. Ja w roku bieżącym śledzę taki blog Łukasza Psiony, redaktora związanego z
związanego z Telewizją Polską w Katowicach, który prowadzi blog na YouTube Cieno po oczach. I jego gościem był eurodeputowany Ryszard Czarnecki, prawa ręka ministra sportu. I na moje pytanie na czacie odnośnie pomocy ze strony Ministerstwa Sportu względem modernizacji stadionu Ruchu stwierdził, że jest taka możliwość ze strony Ministerstwa Sportu wsparcia finansowego modernizacji stadionu Ruchu. Wysłałem później wiadomość do prezesa Siemianowskiego z zapytaniem i owszem, jest taka możliwość, ale tylko dla klubów Fortuna pierwszej ligi i dla klubów PKO BP Ekstraklasy, czyli teraz jest najdogodniejszy moment, by o tą pomoc się ubić. Aczkolwiek to też jest kropla w morzu. Na pewno tak. To jeszcze, no to tak jak mówię, no póki, bo nie zapominajmy o tym, że póki co to miasto jest największym udziałowcem tego klubu, tak? I można powiedzieć, że Ruch Chorzów to jest klub miejski, bo mają najwięcej akcji, najwięcej pieniędzy wkładają, no niestety, takie są realia. I bez jakichś, nie wiem, ruchów konkretnych ze strony miasta, to tutaj no nic się nie stanie, niestety. Nic się nie stanie, nawet jeżeli ta pomoc jakaś będzie, bo pytanie, czy miasto stać na to, żeby wybudować nowy stadion, chociaż ja kiedyś podawałem taki przykład stadionu przy Ostrowiec, który powstał właśnie z pomocy, dzięki pomocy Unii Europejskiej. Stadion na miarę Ostrowca Świętokrzyskiego na 8 tysięcy ludzi, absolutnie wystarczający. Ja myślę, że większych stadionów w Polsce niż na 15 tysięcy, takie jak jest, no takie jak co, nie wiem, ma Krakowie, Zagłębie Lubin, GKS Tychy chociażby, w najbliższej okolicy, czy pod Beskidzie, to takie stadiony są absolutnie wystarczające. Bo żyjemy w takim kraju, a nie innym, że ludzie no nie chodzą gremialnie na mecze, tak jak w Niemczech, że kupienie karnetu czy biletu na mecz ligowy Bayern, no to jest graniczy z cudem, bo jest wszystko Ausverkauft i tak dalej, tak? 75 tysięcy ludzi na każdym meczu. To samo jest w Anglii. Natomiast no my wystarczą 2-3 porażki, czy słabsze mecze drużyny i już przestajemy chodzić, przestajemy kibicować, co mnie też akurat trochę dziwi, bo powinniśmy być na dobre i na złe i chwalimy się tym, że jesteśmy z klubem na dobre i na złe, a tak naprawdę jest słabiej. Oczywiście, że też myślę, że gdyby stadion był przynajmniej zadaszony, to też frekwencja była inna, chociaż i tak frekwencja, którą Ruch miał w drugiej lidze, no wiele klubów ekstraklasy chciałoby mieć taką frekwencję, tak, że na każdym meczu 6, 7, 8 tysięcy ludzi. Nie wiem, może trzeba... Nie wiem, nie chcę wchodzić w politykę, ale dla mnie to jest w ogóle tak jak mówię i to wszyscy doskonale wiemy, że jeżeli nie będzie stadionu z prawdziwego zdarzenia, to też nie będzie ekstraklasy, no bo tyle. Nie możemy jechać tylko na historii i na zapale kilku gości, którzy jakoś robią wszystko, żeby ten budżet tego klubu spiąć i żeby ten klub istniał. Dokładnie, panie Bogdanie, ale jeszcze ja tutaj wspomnę Józka Nowaka, który był między innymi w zeszłym roku w Polsce i zaproponował coś takiego, żeby tutaj kibice wzięli przykład z kibiców Unionu Berlin, którzy to kibice przy wsparciu oczywiście sponsora, przy 2000 osób pomogli przy budowie stadionu. No tak, tylko że potrzebne są po prostu pieniądze, no a po ile by musiał każdy kibic przynieść, żeby ten stadion zaczął funkcjonować, zaczął być budowany, bo cały czas słyszymy, że już jest makieta, już ktoś tam przetarg, już coś, a dalej nie ma nic, tak? Ile było już terminu, że już w sierpniu 2018
to wtedy krzesełka, które się pojawiły na Cichej parę lat wcześniej, bo taki był wymóg ekstraklasy, to było, no to tylko na chwilę taka prowizorka, bo niech ta prowizorka trwa do dziś. Dokładnie. I to jest niestety smutne i ja jestem w stałym kontakcie z wieloma byłymi piłkarzami, którzy są teraz trenerami i tak dalej. I rozmawiałem ostatnio z Darkiem Dudkiem, bratem Jurka, który jest trenerem. Ostatnio grał w reprezentacji Śląska na Uranie w meczu Benefisowym na Podbusa. Tak. No i właśnie Darek relacjonuje budowę stadionu w Nowym Sączu. Ja wiem, że Nowy Sącz, o czym może większość ludzi nie wie, ale Nowy Sącz to jest miasto, gdzie jest procentowo najwięcej milionerów w Polsce. Procentowo. Na 1000 mieszkańców najwięcej milionerów jest w Nowym Sączu. Potężne zakłady typu Coral, Konsbol i tak dalej, i tak dalej. Też jakoś się nie pchają w sponsorowanie Sandecji, ale gdzieś pieniądze dzięki miastu i paru sponsorów pieniądze się znalazły i stadion Sandecja buduje. I nie dość, że mówimy o tym, że mamy zabytkowy, czy jak ktoś powiedział, nieprzestarzały, tylko zabytkowy stadion, tak, nie w ekstraklasie, ale w tej chwili to będzie również najbardziej zabytkowy i przestarzały stadion w pierwszej lidze. Niestety. Panie Bogdanie, teraz pana zapytam o to, kiedy tak znamienita postać jak pan odwiedzi stadion przy ulicy Cichej? Kiedy tylko mi czas na to pozwoli, bo niestety, no, my mamy kilka wspólnych cech z piłkarzami, wykonując ten zawód aktora, mianowicie my też głównie pracujemy w weekendy. Ja poza tym ostatnio każda moja wizyta nie kończyła się najlepiej, jak przyjechałem na mecz Z Goczałkowicami, tak, to właśnie powiedziałem, że taka pasta 17 wygranych z rzędu, że jeżeli dzisiaj przegramy, to możecie na mnie zwalić, że żaba przyjechała. No i się okazało, że faktycznie żaba przyjechała. A poprzedni mój mecz to był mecz ze Stalą Rzeszów, też ze Stalą Mielec, też przegrany 1-2. To już nie pamiętam, czy to była... To była jeszcze 2017 roku i debiut Rafała Rodzickiego, chyba jeden z pierwszych meczów w barwach Stali. Chyba tak. No w każdym razie te ostatnie moje wizyty, ale no kiedyś ta pasa właśnie musi skończyć. No to zobaczymy, ja bym bardzo chciał. Nie wiem, czy na pewno nie uda mi się być na inauguracji, bo to już wiem. Natomiast no bardzo bym chciał, może jakoś przy okazji gdzieś, nie wiem, będę grał blisko, albo Ruch nie będzie grał o takiej godzinie, w której ja grałem spektakl, no to wtedy odwiedzę. Na pewno, zwłaszcza, że jestem w kontakcie stałym i z prezesem Siemianowskim, i z Wojtkiem Grzybem, i z ludźmi związanymi z tym klubem. Panie Bogdanie, mamy jeszcze jednego wspólnego znajomego, pana Błażeja Jankowiaka. Ja brałem udział w teledyskach produkcji 9 liter filmy, a pan brał udział w takim teledysku Hucpa kręconym na zamku w Mocznej. Tak, to prawda. I wówczas moja siostra brała udział w tym teledysku jako osoba, która bawi się na tym barwu, a pan tam stał przed drzwiami. Tak. Witam pana, panie Bogdanie. Witam serdecznie. Panie Bogdanie, jest taka sprawa, bo my będziemy organizować, bo już ten Stasiu Gawęda wie o tym, będziemy w lipcu organizować spotkanie z piłkarzami, taką imprezkę na Ruchu, z tym, że zależy od warunków pogodowych, ale raczej myślę, że będzie pogoda i to by było organizowane na Kresach i na Bocznym Wojsku Ruchu. Dam jeszcze dokładnie znać. I serdecznie dzisiaj będzie pan zaproszony. Bardzo dziękuję. Ja co prawda do połowy lipca mnie nie ma, bo jestem na urlopie. Proszę bardzo. Fajnie, panie Bogdanie. A druga sprawa, ja byłam teraz 3 maja w Warszawie. Zwiedzam sobie Warszawę. I byłam niedaleko właśnie Teatru Kapitol, gdzie pan właśnie jest aktorem tego teatru. Jak się wybiorę do Warszawy, to wstąpię na spektakl.
Zapraszam, zapraszam. Tak mi się bardzo pani Bochenie podoba w roli Haniuka. Bardzo. Ja jestem zresztą sympatykiem Rancho. Z aktorami łącznie z panem. Mam zdjęcia. Z Anną Berszar, z... Zborowskim. Z Jackiem Kawalcem. No, z aktorami, którzy tworzą obsadę. Jedynie z Lucy, czyli panią Iloną Ostrowską nie ma zdjęcia i z panią Wójtową, znaczy się z panią Joną Arlak, tak? Tak, Joną Arlak.